Pamiętam, że wszyscy uważaliśmy Tuska za złego premiera i uważaliśmy, że już gorzej nie będzie, a później przyszła Ewa Kopacz. I okazało się, że tak, może być znacznie gorzej. Naprawdę, Platforma może dać takiego premiera, którego będziemy się wstydzić jego ostentacyjnych potknięć i niekompetencji. No i pytanie, moim zdaniem ciekawe, to nie jest takie, czy Tusk mógłby pójść do instytucji unijnych, bo że on może, to my już to wiemy. Tylko kto by go ewentualnie zastąpił. I tutaj jest kadrowy dramat, dlatego że w tych partiach Polska 2050, PSL, Platforma, Lewica nie ma, moim zdaniem, w tej chwili jakiegokolwiek, i to widać po składzie tego rządu, to są postacie czasem trzeciorzędne, które biorą konstytucyjne ministerstwa, które byśmy o to nie podejrzewali, albo zgrane karty, odgrzebywane, jak nie wiem, Sienkiewicz, Sikorski, to są ludzie, którzy naprawdę pokazali już, na co ich stać w tym ośmiolatce poprzedniej, czy siedmiolatce rządu Tuska i teraz są wyciągani jakby z szuflady i widzimy, że nie ma nowego pokolenia polityków Platformy. Jedyną nową twarzą tam jest Kierwiński, który nie słynie z jakiejś subtelności wielkiej politycznej, mówiąc delikatnie.